Wystąpienia publiczne, etykieta, taniec. Tego wszystkiego chce uczyć młodych ludzi zespół szkół nr 1 w Tarnobrzegu. Już we wrześniu planowane jest tu uruchomienie Liceum Dyplomacji. Liceum Dyplomacji to innowacja pedagogiczna, nowatorski projekt skierowany do absolwentów klas 8, gdzie program liceum ogólnokształcącego będzie poszerzony o 3 przedmioty, takie jak wystąpienia publiczne, etykieta i taniec. Chciałabym, aby młodzież Liceum Dyplomacji w swoich wystąpieniach posługiwała się piękną polszczyzną, żeby oczywiście również znała języki obce. Będziemy uczyć minimum dwóch języków obcych nowożytnych. Myślimy również o tym, żeby nasza młodzież nie bała się wystąpień publicznych. Zatem będziemy kształcić również te wypowiedzi retoryczne, nastawione oczywiście na tą impresywną funkcję języka. Chcielibyśmy również, żeby nasza młodzież umiała uczestniczyć w różnego rodzaju debatach, dyskusjach, konferencjach, żeby nie bała się stosować właśnie zasad erystyki, to znaczy umiejętności łagodzenia sporów w czasie dyplomacji, dyplomatycznych rozmów. Jak zapowiadają koordynatorki przedsięwzięcia, dodatkowym przedmiotem ma być także etyka i savoir-vivre. Zależy nam bardzo na wdrażaniu zasad dobrego zachowania i umiejętności odnalezienia się w świecie. Chcemy też jakby wprowadzić taką orientację w wydarzeniach współczesnego świata politycznego, świata gospodarczego, a także kulturalnego. Chcemy też, żeby młodzież umiała poznać swoje mocne strony i wykorzystać je w sytuacjach takich na wyższym szczeblu, kiedy będą musieli prezentować swoją osobowość. Promocja nowego kierunku w prymasówce już się rozpoczęła. To nowatorskie rozwiązanie programowe popiera m.in. pełniąca obowiązki podkarpackiego kuratora oświaty Dorota Nowak-Maluchnik oraz prezydent Tarnobrzega. Mam nadzieję, że podobnie jak klasa stewardess, tak samo będzie działać klasa dyplomacji z innowacjami. Jest takie zapotrzebowanie na to, żeby robić coś innego. Przecież podstawa programowa będzie realizowana, ale tutaj będzie taniec, tutaj będą wyjścia do kina, do teatru, do opery. Tutaj będzie teatr, tutaj będzie sztuka retoryki, więc wszystko to zebrane spowoduje, że na pewno znajdą się uczniowie, którzy bardzo by chcieli uczestniczyć w takim innowacyjnym nauczaniu. Pomysł kolejnej, tym razem klasy dyplomacji, a jak Państwo widzicie, faktycznie dyplomacji w tym życiu nigdy za dużo, ale dodatkowo kreowanie własnego wizerunku, czy nauczenie się wystąpień publicznych, to jest dzisiaj sztuka. Tu deklaruję swoje wsparcie miasta, bo wiem, że nie są to, znowu przepraszam za prozaiczne kwestie, nie są to pieniądze wydane na darmo. Wiem, że one znajdą u Was przede wszystkim poparcie w Waszym talencie i w zdobywaniu umiejętności, które będą Wam niesamowicie potrzebne. By ten nowy kierunek został uruchomiony, musi zyskać zainteresowanie 22 uczniów. Jeśli znajdą się chętni, to będzie to jedyne w Polsce liceum dyplomacji.